dobry. Siemanko. Czy tutaj po swoje dusze? Wydałem wam dusze? Co w moim brzuszku? Poka. Dobrze. Poka dusze. Poka dusze mi. Brzuszek. Brzuszek. Może mu rozkroimy brzuszek i sprawdzimy, czy tam nie jest dusza. Nie pozwoliłem wam. Nie, ale moglibyśmy to zrobić. Ja myślę, że miałoby to bardzo wiele wyświetleń. W końcu mój kanał miałby wiele wyświetleń. No. Tak, witajcie serdecznie w odcinku halloweenowym. W zeszłym roku zaprosiliśmy was tutaj z moimi potworami do wycinania. Ej, twoim potworem. Jesteś moim potworem, wypchnęłam cię z siebie. Nie wypchnęłaś. Wyciągnęli, to jeszcze gorzej, to był gor po prostu. Więc to był zupełnie inny odcinek. W zeszłym roku wycinaliśmy i malowaliśmy dla was dynię, a w tym roku zrobimy też coś kreatywnego, ale troszeczkę inne. Być może to, co znajduje się za nami, albo i tutaj może wam podpowiedzieć, co zrobimy. Przepraszam. Tak, słucham. Ale kto to jest? To jest twój ojciec. Co? Co? My się tutaj odrobinę odczarowaliśmy. Ja postanowiłam jednak moim nakryciem głowy bardziej nawiązać do dzisiejszego odcinka. Ja mam nakrycie głowy teraz jak chłopak szczeziniany wyglądam. Dokładnie tak. Dokładnie tak, ale... Antek! Antek, dawaj mnie te widły! Ale nadal masz bardzo szatańskie symbole i możesz tam ze sobą tabliczkę, masz uważaj, bo zaraz cię zaatakuje mój mąż. Więc nie rzucaj się na niego tak agresywnie. Dobrze, chłopaki, ja mam dla was dzisiaj coś zupełnie innego. Jest to gipsowa czaszunia. Jest to gipsowa czaszunia. To jest z gipsu Tymona, który miał na nodze? Tak, to jest dokładnie z gipsu Tymona, który miał na nodze. Nie wiem, czy to dobrze widać w kamerze, ale to jest odlew czaszki, który tutaj jest taki ewidentnie nawiązujący do Sugar School albo Muerty tej meksykańskiej. To jest skoko. Skoko. Skoko, to jest taki film, to jest parodia. Skoko. Skoko się nazywa. Skoko. Jest to śląskie koko. Że gość skoko sobie, tam skoko po cmentarzu, hobby jakaś heksa, to jest skoko. Mam tu dla was garnuszek bardzo różnych rzeczy. Poznaję te rzeczy, rok temu je mieliśmy. Tak. Ale nie tylko, bo nie zostały uzupełnione. Okay. To jest nowy ta dynia Green Goblina. Zostały uzupełnione zapasy. I teraz mamy tutaj różne ozdoby, mamy jakieś przyklejane serduszka, farby akrylowe. W wersji Halloween. Nie wiem, część jest jeszcze niepootwierana, ale zobaczmy, może jakieś kolory się powtarzają, nie jestem pewna. To się chyba powtarza, co? To takie... tutaj są flamastry, słuchajcie. Czyli mówisz, że tutaj jest swój plan? Tak, tak, ty mam. Jest Master of Puppets. Maska! 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 Dobra, i teraz słuchajcie. Każdy bierze swoją czaszkę. No. I Tymon, czy ty wiesz w ogóle, co to są takie właśnie czaszki te meksykańskie, Sugar School i tak dalej, czy wiesz, jak one wyglądają? Wiesz, jak wyglądają, bo widziałeś chociażby koko, tak? Tak. Tutaj macie tackę, na którą się nakłada farbę i dobra, macza się farbę. To jest farba? To są farby i nimi będziemy malować. Tak, to są te jadalne farby Kleksa? Nie, to nie są to te farby. To są bardzo niejadalne farby Kleksa. Chyba, że chcesz mieć super odlot. No. Chcesz, będziesz miał, zamiast koko będziesz miał odlot. Dobra, i weźcie sobie po pędzelku. Mam do was pytanie. Tymonek. Kim był pan Kleks tak naprawdę? No. Tu jest grubsze, jakby trzeba było coś tam większego pomalować. W razie czego woda, nie wiem, czy woda do pedofilem. Narkomanem. No narkomanem i pedofilem był pan Kleks, no zdecydowanie. Przeczytaliśmy z Tymonem teraz pana Kleksa i tam naprawdę jest hardkorowo grubo, no. Nie, ale najgorzej jest w filmie. Czemu? Która scena? Kiedy biegały dzieci na takiej fontannie z drzewa i to były koło. Mariusz Trynkiewicz approved. Jest świetna scena, myślę, że w dzisiejszym współczesnym kinie na pewno by przeszła ta scena. No to ją też trzeba otworzyć, ale wiecie co, to chyba wystarczy pociągnąć. That's what she said. That's what she said! Rodzinny, lubię nasze rodzinne odcinki. Chcesz wlewać? Tak. Czekaj, bo ja nie wiem, czy to... To jest taki tasiemiec! To coś tutaj, to jest taki tasiemiec. Tymon, możesz już zabrać się za pędzel i zacząć malować. Zobacz, jak ona ma wzory. No, nikt nie powiedział, że to będzie proste. To jest trudne. To się trzeba skupiać.
Dobra, ja będę robił szaszkę Endermana. Kto to jest Enderman? Taka postać z Minecrafta. Tymon, a znasz jakichś koszykarzy? Michael Jackson. Michael Jackson koszyk. Mój ulubiony koszyk. Ale był, on miał Maciek, taki, umiesz to otworzyć. On miał taki teledysk, że z Michaelem Jordanem był teledysk, nie? A właśnie, Michael Jordan, zapomniałem. Słuchajcie, jak będziecie chcieli wymienić kolor, to sprawdźcie, czy ktoś z nas nie ma już pędzla uwalonego danym kolorem. Będzie tak łatwiej. Ty, bo on grał ostatnio ze mną w Five Nights at Freddy's i obsikał majtki ze strachu. Kliknij tu światło. No, woda by nam się przydała, nie? Kupcie nam wody! 40 tysięcy łapek w górę, a wtedy pojawi się tutaj woda. 40 tysięcy łapek w górę, a tym on dostanie wodę w końcu do picia. No. Ale przecież... W przeciwnym wypadku, jeśli on umrze z powodu odwodnienia, to będzie wasza wina. Ale nie chodzi mi o to. Kupiliśmy ci, ale nie powiedzieliśmy, że dostaniesz. Zastanówcie się, czy chcecie mieć to dziecko na sumieniu. No. Tą słodką buzię. Słuchajcie, jakbyśmy mieli na raz, dwa, trzy, nie? No. Powiedzieć postać, która waszym zdaniem jest najstraszniejsza, jeśli chodzi o popkulturę. Pomyślcie chwilę. Najstraszniejsza postać w popkulturze, raz, dwa, trzy. Bill Cosby. Freddy Krueger. Bill Cosby, słuchajcie. Bill Cosby jest realnym zagrożeniem. I knew something was wrong. Freddy Krueger, a ty temu co powiedziałeś? Momo. Myślałam, że mama. No Freddy Krueger, ja zawsze się bałem Freddy'ego Kruegera, ale... I miałeś schowany plakat z jego, żeby się pobać? Jestem ciekawa, czy to były... Miałem różne plakaty schowane. Jeden był schowany, żeby się pobać, inny z takimi dziewczynami był schowany, żeby się nie pobać. Zapraszamy was w program edukacyjny Rodzina Dąbrowskich. A to kto to jest? Uczy i bawi, bawi i uczy. Ten tutaj pan? Twój stary. O ty. Tymek, maluj. A to jest twój stary. Maluj. No tak, bo nie żyje mój, więc wiesz. Dziadka z grobu wykopaliśmy tym. Czy ty tym w ogóle kiedykolwiek widziałeś jakiś horror? No, na przykład Freddy'ego Kruegera. Nie widziałeś. Nie widziałeś. To Jasona? Też nie widziałeś. A co wy? Weź go z dala ode mnie. A teraz wam powiem. Jakie znam najbardziej horror? Jakie znam najbardziej horror, których nie widziałem? Pennywise. No, a jak się nazywa film? To. Ja widziałam Freddy. Ale słuchajcie, z horrorów, które ostatnio widzieliśmy, to widzieliśmy Heritage. Nie. Hereditary, czyli tak, dziedzictwo. Całkiem spoko. Nam się bardzo podobał. Ale chociaż są tak, bardzo są mieszane opinie. Tak. Zawsze. Nam się w ogóle podobają bardzo horrory z tej nowej fali horrorów. Czyli Get Out. Tak. Sorry, man. Get Out! Yo! Ktoś za mną chodzi. Everything's okay. Witch. Repent and thou shall be. From evil I will turn to thee. To są bardziej filmy niepokojące niż takie typowe jakieś jumpscary i tak dalej. Natomiast jakby z dzieciństwa, jako najstraszniejsze filmy, to oprócz takich klasycznych horrorów, no to wydaje mi się, że dla mnie to było Lśnienie. I The Wall. To były takie dwa filmy, których ja się dosyć mocno bałam. Bo ja oglądałam takie filmy, jak byłam dzieckiem. A ja się bałem takich... Tak to była australijska bajka dla dzieci. Tam grali normalni aktorzy i grały torbacze takie, które zbierały śmieci. I trzeba było zejść do jaskini tych torbaczy i ona się tak otwierała. I to gość tam miał nakręcany samochód i ja nie pamiętam, jak się ta bajka nazywała. A ja się mega bałem tej sceny, jak tam się otwiera ta brama. Wszystko, co z Australii i Nowej Zelandii jest dosyć dziwne, jak wiesz, Meet the Feeblers. You wanna join the Feebles? Oh, rather! Bałeś się jeszcze czegoś? Komunizmu, jak byłem mały. Aha. Bo ja żyłem w komunizmie, moi drodzy. Stałem raz w kolejce. A czy ten, Freddy Krueger, tak naprawdę to jest to dziecko z ulubionego chłopaka? Tak, dokładnie. A jaki, Maciek, poleciłbyś serial, który jest horrorem? Są jakieś w ogóle? No są jakieś. Które są fajne? Witch. No to ja trudno. Ja znam takie bardziej kryminalne, no jakieś The Killing, Mindhunter. You gotta get in the dirt with the pigs. Ja nie znam horrorów, żadnych seriali horrorowych. Nie znasz żadnych seriali horrorowych? Najstraszniejszą postacią z seriali jest z
Rick and Morty, Scary Terry. You can run, but you can't hide, bitch! Scary Terry jest super. Buckle up, bitch! Dla mnie najstraszniejsze wszystkie seriale to są jakieś dokumentalne o faktycznych mordercach. To jest w sumie najbardziej przerażające, ale te wszystkie horrorowate seriale, które mi przychodzą do głowy, no to one nie mają zbyt wiele. No chyba, że na wspólnej, nie? To jest totalny horror. Na wspólnej. To jest na tak... wspólnej znajdziemy to miejsce, gdzie ciemność brata się tu razem z mrokiem. Na wspólnej zobaczysz Drakulę, wilkołaka i ktoś ci wydłubie coś okiem. A która jest twoja ulubiona postać z Na wspólnej? Roman. No dobrze, my już tutaj skończyliśmy pracę nad naszymi czachami. Zaraz wam pokażemy efekty końcowe i powiecie nam... A to jest moja czacha. I powiecie nam, która czaszka podobała wam się najbardziej, ale mam jeszcze do was takie pytanie. Piszcie mi w komentarzach, jakie horrory i jakie seriale, które też gdzieś tam jakieś horrorowate są, polecalibyście od siebie, żebyśmy zobaczyli. Żeby Tymon zobaczył. I żeby Tymon zobaczył. My mamy taki plan, żeby w Halloween sobie wyjść gdzieś na miasto. Mamy taki plan. Natomiast Tymon zostaje w domu sam. I mu włączamy to i jeszcze właśnie jakieś horrory, jeszcze które jakieś, wybierzecie. Które nam polecicie. Serbski film. Ale ja różne takie. Przedstawiamy wam teraz efekty naszej pracy. No pokaż ty pierwsza. Dobrze, to ja zacznę tutaj od mojej. Moja czaszka... Ej, ale po co mu nalepiłaś ten... Oczko, zostaw mu jedno oko takie. Oczko temu misiu wyskoczyło. Jedno oko takie będzie fajne. A to nie jest miś. To jest moja, moja interpretacja po prostu. Albo Rastafarianin z zębami po paleniu. No albo ja, tak jak powiedział Tymon, albo mama z próchnicą. Podoba mi się bardziej ta mama z próchnicą, bo jakoś... faktycznie Rasta to dla mnie jest... Halloween. Koszmar. Rasta to jest obraza. Koszmar. Tymon, co masz Tymon? Jokera. To jest Tymona czacha. I co to jest? Co są te czerwone plamy tutaj? To są takie dziury. Krwawe dziury. Się tak? Aha, i co, czyli tam mózg widać w środku? Nie? Nie ma mózgu ta czacha? A to nie jest Joker? Tak. Bo dla mnie to był taki Joker trochę. Joker. Interpretacja Jokera. Ale ta buzia to jest interpretacja. To jest interpretacja Pennywise'a, tak? Bo on miał takie kreski czerwone. Moja czaszka to jest... To jest najlepsza czaszka. To jest czaszka z tribalem, bo to jest czaszka Vixapolowa. To jest czaszka z Vixapolu. Tak będziecie wyglądać, jak będziecie brali narkotyki, będziecie chodzić na Vixapol, to wam się zrobi taki tribal na czaszce. Będziecie mieli takie wielkie czarne źrenice i takie brokaty wszędzie. Bardzo mi się podoba twoja czaszka. Twoja, Tymon, też mi się bardzo podoba. Twoja jest taka kwasowa, ta jest Vixapol, a moja to jest chill. No tak, a moja to jest obkrwawiona. Tymon to jest Cannibal Corpse, Ola to jest... Mama. Nie, Ola to jest kozach. A to jest po prostu, jakbyście włączyli szlifierkę i udawali, że to jest muzyka, to wtedy to jest moja. Trzy różne przedstawicielstwa używkowe, imprezowe oraz muzyczne. I te czaszki, moi drodzy, będą, wrzucimy na jakąś licytację, jeszcze nie wiemy na jaką. Tak, ale chcielibyśmy je zlicytować, więc będziemy szczegóły podawać wkrótce, co, gdzie i jak. Będziecie mogli stać się właścicielami tychże czaszek, a pieniądze z nich przeznaczymy oczywiście na cele szczytne i zaszczytne. Czyli na imprezy dla was. Nie, na fundację doktora Zięby, bo on... Na witaminę lewoskrętną. Nad witaminą D lewoskrętną. Na to, żeby Mateusz się stał prawdziwym księciem. No tak, Mateusz, żeby stać się prawdziwym księciem, to musimy iść. Nie bój się. Musimy iść guzik. No dobra, to dziękujemy wam za uwagę. Piszcie o wszystkim w komentarzach, sprawdzajcie opis, wbijajcie na... Przypomniało mi się coś. Co? Piszcie w komentarzach, czy macie jakieś ukryte tajemnice i gdzie pochowaliście swoje serce? Może znajdę was kanalizacji. O tym on będzie jak norek z miodowych lat.
Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, my wam dziękujemy za uwagę, no i tutaj są zajęci bardzo sobą, oczywiście zapraszają na kanały wszystkie inne, czyli na przegrywy, na zdupy, oglądajcie koniecznie miniaturki Dały mi raka, bo to są pieniądze, które idą na walkę z rakiem, tak? Więc koniecznie to oglądajcie, czytajcie opis, do zobaczenia, dziękuję wam, na razie. Ostatnio Tymon poszedł do szkoły w moich jeansach. No i w twojej koszulce. Byłem tobą.